ponad kilometr skutecznego zasięgu, a może zdolność do rozświetlenia obszaru wielkości boiska piłkarskiego. To właśnie potrafią latarki z serii Blitz. Zapraszam na prezentację największych miotaczy światła w gamie Maktronik. Mam na imię Piotrek i na co dzień pracuję w Maktronik. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. Do serii Blitz należą trzy modele: K12, K3 oraz LR11. Każdy z osobna to prawdziwa świetlna petarda, ale przyjrzyjmy się w szczegółach, co dokładnie je wyróżnia. Na początek latarka Blitz K12. Czy wiecie, ile lumenów generują lampy w samochodzie? Reflektory ksenonowe świecą zwykle z mocą 3000 lumenów. Tymczasem w latarce Blitz K12 macie ich do dyspozycji aż 12000. A teraz pomyślcie o obszarze, który moglibyście oświetlić. Cztery diody Cree XHP zapewniają ponad 500 metrów skutecznego zasięgu, co odpowiada wielkości 4 boisk piłkarskich. A to wszystko przez 3 godziny bez przerwy. Oprócz trybu Boost, w modelu K12 znajdziecie 4 alternatywne tryby pozwalające na wydłużony czas pracy. Z kolei w trybie Eco latarka wytrzyma aż 54 godziny, czyli cały weekend. Światło migające idealnie sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych, pozwala na przykład odstraszać zwierzęta i sygnalizować pozycję. Kolejnym modelem jest Blitz K3. W porównaniu do K12 jest to propozycja zdecydowanie bardziej kompaktowa. Zastosowano tu tę samą diodę Cree XHP, która generuje 3000 lumenów i pozwala rzucać strumień światła na prawie 400 metrów. Wbudowany prefokus łączy cechy wiązki skupionej i rozproszonej. Latarka nieprzerwanie świeci nawet 25 godzin, zanim ponownie sięgniecie po ładowarkę. W modelu K3 znajdziecie 5 trybów pracy, które obsługujecie jednym przyciskiem. Oprócz światła stałego, tu, podobnie jak w K12, także możecie skorzystać ze światła migającego. Ostatnią latarką z serii Blitz jest LR11. To istny fenomen w świecie ręcznego oświetlenia. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w Dubaju pod Burj Khalifą i wymierzycie LR11 w niebo, snop światła sięgnie wyżej niż iglica tego wieżowca. Za ten nieprawdopodobny zasięg 1100 metrów odpowiada dioda Cree XPLHI, a także specjalna konstrukcja odbłyśnika. W tym najmocniejszym trybie latarka pracuje 1,5 godziny. Z kolei drugi tryb pozwala już na 8 godzin nieprzerwanego świecenia bez znaczącej straty na zasięgu. Natomiast maksymalny czas pracy to nawet 26 godzin. A teraz co łączy te latarki? Korpusy wykonano z aluminium lotniczego o twardej anodyzacji. Gwarantuje to naprawdę wysoką wytrzymałość na uszkodzenia. A jeśli lubicie jeździć samochodem po latarkach, to te modele są dla Was. Klasa odporności IP67 skutecznie zabezpiecza je przed wodą i brudem. Ponieważ moc światła w blicach wykracza ponad przeciętność, zastosowano w nich fizyczną blokadę włącznika, chroniącą przed przypadkowym uruchomieniem. Każdy z modeli naładujecie bezpośrednio przez gniazdo znajdujące się w korpusie. W zestawie z latarką otrzymujecie solidną walizkę transportową, a w niej komplet akcesoriów do ładowania oraz pas nośny. Latarki z serii Blitz zostały zaprojektowane z myślą o służbach mundurowych, pracownikach ochrony, myśliwych, pasjonatach outdooru i terenowych przygód. To świetna propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują naprawdę mocnego światła. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za dziś i pamiętajcie, że więcej o naszych produktach znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie.